Poranek Radia Tok FM. Godzina 7.43, Tomasz Sekielski, to jest Poranek w Radiu Tok FM, a moim gościem jest Andrzej Rozenek, poseł Ruchu Palikota, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Terroryści znowu dali znać o sobie, zamach w Bostonie. Tak, no zamach niestety bardzo brzemienny w skutkach, dlatego że dotyczący imprezy masowej, imprezy sportowej, więc myślę, że już nigdy żaden maraton nie będzie taki, jak był do tej pory. Choć mam nadzieję, że terroryści nie przestraszą ludzi biegających i w sobotę w maratonie warszawskim pobiegnie spora grupa ludzi. Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Kołodko, który powiedział, że będzie bieg właśnie między innymi po to, żeby zademonstrować sprzeciw przeciwko temu, co się wydarzyło w Bostonie. A z Ruchu Palikota kto biegnie? Nie wiem, powiem szczerze, ale na pewno ktoś biegnie. Ja bym nie mówił na pewno, bo to czas. No, my mamy tylu działaczy w Warszawie, że z całą pewnością ktoś na pewno biega. Ja się nie podejmuję, bo jedyna dyscyplina, jaką do tej pory uprawiam, to już tylko siatkówka i tam nie i trzeba. Tylko plażowa. Nie, siatkówka. Wczoraj grałem w siatkę na sali, także. Mam takie wrażenie, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że żyjemy tutaj w Polsce w przekonaniu, że okej, te zamachy terrorystyczne gdzieś tam na świecie są, ale to jest sprawa, która w ogóle nas nie dotyczy. No ale to jest iluzja. Ja wiem, że to jest iluzja, ale nie ma pan wrażenia, że żyjemy z takim przeświadczeniem na co dzień? Znaczy, z jednej strony to dobrze, bo to znaczy, że pewna świadomość tego, że państwo jest, działa i zapewnia nam jakieś bezpieczeństwo, jest w społeczeństwie. I to dobrze, no bo jakbyśmy się mieli bać własnego cienia, to życie by było jeszcze trudniejsze, jeszcze gorsze. A z drugiej strony mam nadzieję, że w te iluzje nie wierzą ci, którzy są odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, czyli służby specjalne, policja i tak dalej. Nie myśli pan, że rzeczywiście te nasze służby są tak świetnie przygotowane i tak zorganizowane, że mają orientację w tym zagrożeniu? No, mamy ostatnio przykład całkiem udanej akcji wykrycia Bruno Bombera. No zobaczymy, co się okaże z tym. Zobaczymy, co się okaże. Tu jest dużo znaków zapytania i dużo niejasności. W zeszłym roku, przepraszam, ABW w czerwcu zatrzymało osobę, która miała być organizatorem grupy dżihadystycznej w Polsce. Ten chłopak spędził w areszcie ponad pół roku. Został teraz przez sąd wypuszczony i nie wygląda na to, żeby były jakiekolwiek dowody, że chciał organizować grupę dżihadystyczną. No właśnie, to takie sytuacje się zdarzają. Zdarzają się również Amerykanom, nie tylko nam. Pamiętamy różne procesy, które wykazują to, że ludzie przetrzymywani w więzieniach CIA po prostu byli niewinni. Ale mamy też u siebie przykład bardzo udanej prowokacji dziennikarskiej. Pan redaktor pamięta na pewno. No wejście z bombą do Sejmu. No jest to naprawdę duże wydarzenie. Myślę, że przede wszystkim dla ochrony polskiego parlamentu. No i to jest pokazanie też, że nikt nie może być w Polsce tak naprawdę bezpieczny, czuć się bezpieczny, bo no, żadne zabezpieczenia nie działają. Ja mam też jeszcze a propos, bo to jedno, że obywatele czują się na tyle bezpiecznie, że wydaje się nam, że ten terroryzm i zamachy to gdzieś indziej, ale mam też takie poczucie, że polscy, ci najważniejsi politycy lekceważą sobie też kwestie bezpieczeństwa, że ta ochrona jest, ale często słyszę w takich kuluarowych, prywatnych rozmowach, że tak naprawdę funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu są traktowani jak zło konieczne i tak naprawdę te VIP-y chronione robią wszystko, żeby w cudzysłowie uciec swoim ochroniarzom. Akurat Biuro Ochrony Rządu to jedna z sensowniej lepiej działających firm w Polsce, tych od strony służb specjalnych i oni wiedzą, co robią i zabezpieczają na tyle, na ile mogą, choć rzeczywiście mają skromne możliwości, a i czasami są przepędzani przez polityków, co uważam, że jest niesłuszne, bo w dobie terroryzmu jednak im powinno się zostawić maksymalny margines wolności i tego, żeby mogli wypełniać swoje zadania tak, jak należy. Ale to chyba nie tylko o BOR chodzi, bo to przyzwolenie w ogóle na różnego rodzaju przekraczanie prawa, tak jak chociażby ostatnie zakłócenie spotkania Anny Grodzkiej przez pseudokibiców, czy chuliganów, trzeba po prostu powiedzieć, gdzie no, ludzie wkraczają na takie spotkania, dopuszczają się przemocy fizycznej, reakcja organów jest taka sobie, no delikatnie mówiąc, niezbyt
ostra. Nie powinniśmy na takie rzeczy pozwalać. Po prostu to z takich małych sytuacji biorą się potem dużo grubsze i większe zajścia i to rozzuchwala po prostu. Na początek może rozzuchwalić chuliganów stadionowych, a potem może rozzuchwalić różnego typu osoby niepoczytalne, które będą chciały w ten sposób zademonstrować swoją frustrację. Chce pan być prezydentem Warszawy? No jest taka plotka rzeczywiście, ja nie mogę jej potwierdzić, dlatego że to po pierwsze zależy od partii, która... Zaraz. Niedawno słyszałem pana wypowiedź, gdzie pan mówił, że no i tak bardzo poważnie się pan nad tym zastanawia i rozważa. To, że się zastanawiam, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast po pierwsze ustaliliśmy, że będą prawybory. I że w tych prawyborach wyłonimy przedstawiciela naszego do kandydata na prezydenta Warszawy. Ale tylko prezydenta Warszawy, czy wszystkich miast? To jest pozostawione w gestii poszczególnych organizacji w poszczególnych miastach. A ta warszawska... Jest zalecenie takie, żeby były to prawybory, natomiast w wielu miastach po prostu będzie jeden kandydat, więc nie ma sensu przeprowadzenia prawyborów. A jak te prawybory mają przebiegać? Znaczy, jak to będą zgłaszane kandydatury. To czas na zgłaszanie jest do połowy maja. Będą zgłaszane kandydatury na prezydenta Warszawy w tym wypadku. Te kandydatury zostaną ogłoszone publicznie i następnie odbędzie się głosowanie wśród działaczy ruchu Palikota. Wszystkich, którzy będą uprawnieni do tego, czyli wszystkich z mieszkających w Warszawie. Do połowy maja, czyli miesiąc został. Tak, no został miesiąc. No i jak, złoży pan swoją kandydaturę? Chyba tak. Chyba złożę, dlatego że no ja jestem warszawiakiem z urodzenia. Widzę, co się dzieje w tym mieście. Chciałbym tu zmian. Jeżeli dostanę z drugiej strony, czyli od działaczy warszawskich zapewnienie, że pomogą mi w tej sprawie, bo samemu się tego nie da zmienić, no to spróbujemy powalczyć. Wydaje mi się, że warto, Warszawa zasługuje naprawdę na to, żeby zmieniała się trochę w inny sposób, chociażby w taki, żeby prezydent Warszawy lepiej zarządzał, czy zarządzała ryzykiem niż do tej pory. Bo... Co znaczy zarządzanie ryzykiem? No to właśnie pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna wiedzieć najlepiej, bo wywodzi się ze środowiska bankowego, powinna wiedzieć, jak się zarządza ryzykiem, a najwyraźniej nie wie. Ilość awarii, nieudanych inwestycji, inwestycji wstrzymanych w Warszawie przekracza już barierę śmieszności. Ale jakiś konkret? No tunel, który nie działa, metro, które powoduje pękanie domów. To wszystko są rzeczy, które właśnie zarządzając ryzykiem można przewidzieć. No zgoda, no ale to metro jest potrzebne, tak? Zgadzamy się. Tak. Znaczy Warszawa... Jest niezbędne. Jest niezbędne, dokładnie. No jest więc, niezbędne. Rozumiem, że przy takich pracach zdarzają się też czasami właśnie takie sytuacje trudne i ciężkie. Audycji by nam nie starczyło, żeby pokazać, ile frontów robót zostało otwartych i niezakończonych w Warszawie i gdzie... roboty trwają lub są symulowane, utrudniając w ten sposób życie ludziom. No, trzeba tym wszystkim jakoś mądrze zarządzać tak, żeby ludziom żyło się łatwiej, a nie żeby potem na koniec kadencji pokazać tyle, żeśmy zrobili, tak? Żeby żyło się łatwiej, to będzie hasło wyborcze. Nie, na razie nie mówimy w ogóle o kandydowaniu, a pan redaktor już o haśle wyborczym. Jedna partia miała, żeby żyło się lepiej wszystkim. Działaczom tej partii chyba. O, pewnie trochę też. Ruch Palikota tonie. Można odnieść takie wrażenie, patrząc na sondaże. No właśnie, to jest ciekawe, bo od tego sondażu, gdzie Cebos nam dał 2%, były już dwa sondaże następne, TNS Polska i e-wybory. W jednym mamy 11 tam z hakiem, w drugim mamy 6,5, jeśli dobrze pamiętam. Więc nie tak tonie. No. Są sondażownie, które no tak, ale coś jakąś jest... dziwną przyjmują taką metodykę. Szczególnie Homo Homini tutaj jest dla mnie bardzo specyficzną sondażownią, która moim zdaniem wydzwania do 500 osób i na podstawie tego publikuje jakieś sondaże i mam podejrzenia, że te 500 osób to są działacze SLD, bo SLD zawsze jest w tych sondażach niesamowicie wysoko. Ale inne sondażownie naprawdę dają nam między 6 a 12%, jeżeli mówimy o ruchu Palikota. A jeżeli mówimy o Europie Plus, no to już mamy notowania powyżej 20%. I też proszę to czytać równolegle. Znaczy 18 chyba było. 21 w ostatnim badaniu. Tak? Którym? TNN. Okej. Okay. Ale, no dobrze, no ale to Europa Plus. Tak. Czyli co, powstanie nowa formacja?
ruch Palikota jako taki zniknie, no bo to nie jest poparcie dla ruchu Palikota. Ruch Palikota ma gorszy wynik, w większości jednak, chyba się pan zgodzi, sondaży, niż miał wyborczy. To różnie jest. Średnio rzeczywiście ten wynik jest nieco słabszy niż w sondażach, ale to może wynikać też z tego, że przy takich telefonicznych sondażach, a nie ankietach, ludziom jest czasami trudno się przyznać do wyborów takich bardziej kontrowersyjnych. Wolą wybierać partie środka, takie zupełnie niekontrowersyjne. Natomiast jeżeli chodzi o Europę Plus, jej przyszłość, no na pewno chcemy, żeby to był projekt na dłużej. Projekt bardzo szeroki, łączący całą centrolewicę, ale wydaje mi się, że ten projekt nie wyklucza, przynajmniej na razie, istnienia ruchu Palikota, który jednak będzie miał zawsze bardziej radykalne, mocniejsze postulaty. Ten program ruchu Palikota jest mocno antyklerykalny, jest mocno wolnościowy. Czy wyborcy nie będą mieli... się znajdą w Europie Plus, ale one nie będą wiodące. Rozumiem, ale czy wyborcy nie będą mieli rozdwojenia jaźni, tak? Znaczy, właściwie, znaczy tak, no jest ten ruch Palikota, Europa Plus. Na pewno nie dopuścimy do tego, żeby w jednych wyborach były te dwa byty ze sobą konkurowały, dlatego że ruch Palikota i Janusz Palikot jest współzałożycielem Europy Plus, więc byłoby to no, po prostu nierozsądne. Ale czy nie lepiej stworzyć formację, która będzie bardzo szeroka, centrolewicowa, tak? Znaczy łącznie z tym, że znajdą się też te postulaty mocno antyklerykalne, które dzisiaj prezentuje ruch Palikota, a nie mnożyć byty. Znaczy jak pamiętam polską politykę na przestrzeni od tam 89 roku, mnożenie bytów i próba ich łączenia na zasadzie federacji zawsze kończyła się katastrofą. Do tego musimy dojrzeć. To jest decyzja nie tylko ruchu Palikota, ale też współkoalicjantów, czyli SDPL-u, Unii Pracy, Racji Polskiej Lewicy, Polskiej Partii Pracy, Unii Lewicy. To są niby niewielkie partie, ale jednak znaczące poprzez swoich liderów i poprzez swoje dokonania i doświadczenia. I wydaje mi się, że wspólnie będziemy podejmować taką decyzję, co dalej. Na razie każdy z tych bytów ma osobną tożsamość, ma swój osobny program i współtworzy Europę Plus, a co z tego dalej wyniknie, zobaczymy. Ja jestem przekonany, że wyniknie z tego rzeczywiście duża centrolewicowa partia, która będzie w stanie odsunąć PiS od władzy, bo taki jest cel, tak? Temu to wszystko przyświeca. Odsunąć PiS od władzy, skierować Polskę na inny tor rozwoju nowoczesnego państwa w nowoczesnej Europie. Na razie udaje się wam odsunąć, w tych sondażach przynajmniej, od władzy Platformę Obywatelską. PiS ma pozycję lidera, a im silniejsza Europa Plus, tym słabsza Platforma Obywatelska na razie. No nie da się ukryć, że wyborcy Platformy Obywatelskiej są już zawiedzeni. Niektórzy głęboko zawiedzeni bezruchem i brakiem spełniania postulatów przez Donalda Tuska, jego ekipę. Nie widać, żeby tam się szykowała jakaś zmiana w Platformie, żeby coś się miało zmienić, żeby ktoś miał zastąpić Donalda Tuska i dać nowy oddech, tak jak w wyścigu kolarskim, żeby ktoś wyszedł zmienić lidera. Tak? Tego nie widać. Wyraźnie Platforma Obywatelska stygnie w swoim zapale do reformowania kraju. Zresztą ten zapał wydawał mi się od początku taki bardziej na pokaz niż rzeczywisty. I dlatego ruch Palikota uważa, że no, stworzył, jest szansa na to, żeby stworzyć szerszą formułę. Tą formułą jest Europa Plus. Do tej formuły zapraszamy wszystkie ugrupowania centrolewicowe i wyborców centrolewicowych. A proszę pamiętać, że Platforma Obywatelska to nie tylko ta Platforma Gowina, konserwa tak zwana, ale też trochę wyborców centrolewicowych. Tylko ja mam takie wrażenie, że może zniknie PiS, jeśli się uda Europie Plus, ale ten Platformę zastąpi Europa i będzie Europis. Nie, no, ja uważam, że w ogóle wydarzyła się rzecz, którą komentatorzy polityczni jakoś przeoczyli ostatnio, a moim zdaniem to jest rzecz bardzo znacząca. Mianowicie ta demonstracja 10 kwietnia, na którą przyszło bodajże 5 czy 6 tysięcy ludzi, a wszyscy się spodziewali, że miasto zaleją tłumy sfrustrowanych ludzi walczących. Ale wciąż walczących. Pokazuje, że bardzo dużo osób. No ale 6 tysięcy ludzi to jest, szczerze mówiąc, głęboka porażka całego tego smoleńskiego teatru, który ostatnio widzimy, więc wyraźnie PiS też przeżywa słabsze chwile. Ale w sondażach tego nie widać. Tak, ale to tylko sondaże. Andrzej Rozenek, poseł ruchu Palikota, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.